babci. Jak ją chcesz nazwać? Babuś. Wieczka babuś. Dzięki. Innym razem Pan Jezus opowiedział trochę inaczej przypowieść o dobrym pasterzu. Chciał wyjaśnić, co to znaczy, że jest dobrym pasterzem. Wiesz, co się dzieje z owieczką, kiedy się zgubi? Bardzo się smuci. No właśnie, smuci się bardzo pasterz i co robi? Bo kocha. Bo kocha, zostawia, wiesz, wszystkie owce pozostałe. Zostawia w zagrodzie i biegnie, i szuka, i woła, aż znajdzie tą owieczkę. Wybrałaś owieczkę, która się zgubiła, tamta, jak ją nazwiemy? Gabuś. No to pasterz chodzi. Chodzi i szuka, aż znajdzie. A jak znajdzie, to wiesz co robi? Bierze w ramiona, przytula mocno, 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 mocno i zabiera z powrotem do zagrody. Zabiera z powrotem do zagrody i na koniec jeszcze wyprawia ucztę, przyjęcie. Zaprasza gości i robi przyjęcie. Lubimy przyjęcia, nie? O, jak najbardziej! Niesamowite. Posłuchamy przypowieści o zagubionej owieczce. Tak? Uda nam się odkryć, dlaczego Pan Jezus opowiedział taką przypowieść. Dobrze? Któż z Was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? Gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Zaprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Cieszcie się ze mną. To jest moja owieczka Gabuś. Zginęła i odnalazła się. Oto słowo. A później będę widzieć. No to co? Wchodzą wszystkie owieczki do zagrody i robimy przyjęcie. Mhm. Ale przyjęcie będzie. Wszystkie do zagrody wprowadź, a my sobie zaraz porozmawiamy. Dlaczego on poszedł tak szukać tą jedną, jedyną owieczkę? Bo ją kocha. Ja też myślę, że dlatego, że bardzo ją kochał, nie? Widzisz, co czuje taka owieczka? Smutek. Smutek, a jak Pan Jezus ją bierze na ramiona, to co może czuć? Radość. Radość, najszczęśliwa, prawda? Mhm. I zna tą owieczkę po imieniu, nie? Gabuś. Gabuś. Gabusia znalazła, tak? Znalazła. Pasterz znalazł owieczkę, Gabusia. Gdzie jest Gabuś? A powiedz mi, Aurako, kim jest ta owieczka? Jest symbol? Nie, my. My, ta owieczka? Masz rację, ja też myślę, że jest. Jak myślisz, dlaczego Pan Jezus powiedział? To jest ja, to... To Amulenka, ja, a to Łucie, a to mama, a to tata, ciocia Aga, Marzysia i Ignaś, wujek Marci. Mhm. Jeszcze zostały owieczki. A te pozostałe to kto? Sąsiad. Pan sąsiad, o super. Filcia z Belią. Z Dariusz. I z tatą. A babcia i dziadek?
to za mało owiec. Ale Pan Jezus mówi, że pasterz miał 99, to babcia i dziadek też się łapią, co? Jak myślisz, Aura, to dlaczego Pan Jezus opowiedział tą przypowieść? Dlaczego tą historyjkę? Co chciał nam przez to powiedzieć? Co chciał ludziom przez to powiedzieć? Bo my nie wiemy, że pasterz zgubił. Żebyśmy wiedzieli, że zgubił owieczkę, tak? Owieczki, zostawił wszystkie inne. Dlaczego pobiegł za tą jedną owieczką? Bo kochał. Mhm, no to jak myślisz, co chce nam powiedzieć? Dlaczego on jest dobrym pasterzem? Bo zna wszystkie owce. Zna wszystkie owce? Mhm. I? Też je? Przytulony. Bardzo kocha, tak? Tak. Czyli każda owieczka, czy każdy człowiek jest bardzo ważny dla Pana Jezusa. Tak? On umarł za każdego z nas. Każdy jest wyjątkowy. Każdy jest wyjątkowy. Każdego kocha tak samo mocno. I za każdym z nas pobiegnie w krzaki daleko, żeby nas wyciągnąć i uratować. I by leciał krew. No, nawet tak. Może się poranić i wtedy leci krew. Na całą ciele. To może podziękujemy Panu Jezusowi teraz. O, mamy za co dziękować. To znalazł mnie. Dzięki Ci, Panie. Teraz tworzył. Dziękuję. Że mamy naszą małą zagródkę, nasz domek, nie? Nasze mieszkanie. Dzięki Ci, Panie. Skoro szukał zagubionej owieczki, to za tą rzekę. Że kocha i szuka. I że nie da nam się zgubić. Dziękuję. Co zaśpiewamy na koniec? Nakarmiłeś mnie, Panie, nakarmiłeś mnie. Obroniłeś moje sanktuarium. Nakarmiłeś mnie, Panie, nakarmiłeś mnie. Obroniłeś moje sanktuarium. Tyś Jezu Boga żywił. Tyś Jezu Boga żywił. Tyś Jezu Boga żywił. Tyś Jezu Boga żywił. Obroniłeś moje sanktuarium. To jest nasze sanktuarium. Serce? Nasza dusza, nasze serce. To jest nasze sanktuarium. Ale. Dzięki.